Kraj, posłowie, a obszczymury. Powstanie w Sejmie penisowa koalicja? Wydarzenia ostatnich dni pokazują bardzo wyraźnie, kim są ludzie pełniący obowiązki posła. Jeszcze niedawno internet obśmiewał pijackie, penisowe przechwałki rzecznika PiS Adama Hoffmana i jego zapędy ekshibicjonistyczne. Dziś buchnęła wiadomość o pijanym pośle ruchu Palikota, sikającym na bydgoską starówkę. Adam Rybakowicz, podlaski parlamentarzysta, zarazem szef lokalnych struktur ruchu Palikota, balował w Bydgoszczy. Balował ostro i bez opamiętania. I hamulców, i umiaru. Efekt owego balowania zostawił na murach bydgoskiej starówki. To podczas oddawania moczu na zabytkowe dukty przyłapali go policjanci. Poproszony o dokument potwierdzający tożsamość, machnął im legitymacją poselską. Tak było, przepraszam, komentuje zajście i na usprawiedliwienie dorzuca. Byłem pijany i nie miałem innego dokumentu. To zdarzenie doszło w nocy, w sobotę na niedzielę, przy ulicy Mostowej w Bydgoszczy. To tu interweniujący patrol zatrzymał sikającego mężczyznę. Funkcjonariusze obszczymura nie mogli przykładnie ukarać, bo ten pokazał im legitymację poselską. Notatkę służbową wysłano do Komendy Głównej Policji. Jako pierwsi na ślad sikającego po zabytkowych murach natrafili dziennikarze Superekspresu. To właśnie dziennikarze tej gazety opisują całe zajście. Z tej relacji wynika, że poseł ruchu Palikota Adam Rybakowicz, najpierw poproszony przez funkcjonariuszy o wylegitymowanie się, pokazał policjantom penisa, a dopiero potem, kiedy sprawa się już mocno zaogniła z uwagi na ubliżanie funkcjonariuszom na służbie, wyjął legitymację poselską i sprawę przesłonił immunitetem. W tej niekomfortowej, żeby nie powiedzieć trywialnie prostackiej sytuacji, policja unika komentarzy, ograniczając się do oświadczenia, że rozmowa z posłem Adamem Rybakowiczem nie przebiegała tak, jakby sobie tego życzyli. Ostatnie incydenty wskazują, że jeśli Adam Hoffman i Adam Rybakowicz w trosce o standardy prezentacji posła przykładnie zostaną jako sejmowe obszczywęgły ukarani przez władze partii, mogące wykluczyć obu nieetycznych posłów ze swoich szeregów, istnieje szansa na powołanie do życia w parlamencie nowej penisowej koalicji albo nawet całego klubu parlamentarnego panów chwalących się penisem inaczej. Mój serwis.blogspot.com